Właśnie idzie przez Warszawę Marsz Pamięci Mistrza Pileckiego. W piersi idą harcerze ZHR. Za nimi jest baner Marszałek Mistrza Pileckiego. Trzeba dać świadectwo. Potem kolejne banery. Bardzo duża grupa właśnie osób starszych. Niestety, jak zwykle, nasze młodzieżowe organizacje się nie popisały. W tłumie idzie kilku działaczy obozu narodowo-radykalnego, ale oczywiście nie ma, mógłbym tu wymieniać bardzo długą listę wszystkich, o właśnie tutaj działaczy ONR-u, długą listę działaczy, którzy powinni przejść. Nie widzimy Młodzieży Wszechpolskiej, nie widzimy wolnościowców ani z MDC-i, ani z Korwina, ani z KNP. Nie widać też zbytnio wielu działaczy środowisk związanych patriotycznych z PiS-em. Też nie widać transparentów Gazety Polskiej, Solidarnych. Z polityków minister Błaszczak jest w marszu. Bardzo sympatycznie idzie, bez żadnej ochrony. Można swobodnie było z nim porozmawiać, zrobić sobie zdjęcia. Jest także Tadeusz Płużański. O jego oczywiście nie mogło zabraknąć na tym marszu, jako osoby, której najwięcej zawdzięczamy upamiętnieniu, nagłośnieniu postaci rotmistrza Pileckiego. Właśnie tutaj zaraz pokażemy. Myślałam, że ich tam coś... Tak właśnie wygląda minister Błaszczak na marszu rotmistrza Pileckiego. Jest z nami tego dnia. Kolejny transparent. Jest jeden przedstawiciel grup rekonstrukcyjnych. Mogłoby być ich więcej. I kończymy, pokażemy, że jest także z nami na marszu Tadeusz Płużański. Jest oczywiście jak co roku. Na tym kończymy relację.